tygodnie temu. Jesteśmy przygotowani po pierwsze do tego, żeby w przyszłym tygodniu rozpisać przetarg na wybudowanie hali wielofunkcyjnej i pełnowymiarowego boiska razem z trybuną zachodnią, która będzie stanowiła jak gdyby pierwszy etap budowy stadionu. Tak szybko, jak będzie drużyna podnosiła się i biegła po szczeblach naszej ligi, tak szybko będą powstawały mury stadionu. To również wszystko w waszych rękach, jak będziecie kibicować naszej drużynie. Jeśli chodzi tu moje podstawowe i takie najważniejsze stanowisko. Piłka nożna zawsze zostanie na terenie Areja Unii. W 2015 roku, w ślad za tym, jak wybudujemy ten pierwszy etap, pozostała część tego stadionu zostanie wyburzona, czyli ta wschodnia trybuna, która w tej chwili zostanie, żeby drużyna mogła kontynuować w takiej klasie, jakiej oczywiście uda nam się. Mam nadzieję, że im szybciej znajdzie się wyżej w tej tabeli, tym łatwiej będzie też i budować stadion. Dziękuję, że przyszliście dzisiaj tutaj. Dzięki tej łódce radni będą obradować i będziemy podejmować decyzje dotyczące łódzkiego sportu. Pani Prezydent, na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się dosłownie za kilka minut, przedstawi autopoprawkę do projektu budżetu, który będzie proponować budowę obiektów sportowych, w tym obiekty przy Aleju. Wierzę, że łódzcy radni ten projekt poprą. Mam nadzieję, że dzisiaj Rada Miejska odpowiednie uchwały podejmie, a ja uchwałę przekażę osobiście prezesowi waszego stowarzyszenia, tak żebyście na piśmie mieli informacje, jakie środki będą przekazane przez miasto na budowę obiektów sportowych przy Alei. Was, szanowni państwo, bardzo proszę się, bardzo sportowy doping dla łódzkiej drużyny radnych, bo będziemy przez kilka godzin teraz dyskutować, podejmować decyzje odnośnie łódzkich obiektów sportowych.